Niedziela 30 kwietnia we Włoszczowie odbyły się obchody utworzenia 27 i 74 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Pierwsza oficjalna część uroczystości rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Piechoty Armii Krajowej oraz innych formacji zbrojnych. Witam księdza kanonika Leszka, wicedziekana. Witam księdza Krzysztofa z Kanady. Witam kombatantów. Mamy tu przedstawiciela pana Zielińskiego. Witam parlamentarzystów. Witam wicemarszałka województwa świętokrzyskiego. Witam władze samorządowe i administracyjne z Jędrzejowa. Witam władze administracyjne i samorządowe z Szczewceny. Wypraszam Boga szczególną opiekę i łaskę dla naszej ojczyzny. Chcemy, aby nasza patronka, opiekunka rodzin opiekowała się każdą rodziną, każdym człowiekiem w naszej ojczyźnie. W uroczystościach wzięli udział m.in. pułkownik Zbigniew Zieliński, były minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, poseł Bartłomiej Dorywalski, starosta powiatu włoszczowskiego, czy też burmistrz Włoszczowy. W tym roku chcemy w sposób szczególny uczcić tych, którzy oddawali często życie i zdrowie dla naszej ojczyzny, powiedział Paweł Kwietniewski z Fundacji Stefana Artwiska w Kielcach, współorganizator obchodów. Żołnierze Armii Krajowej szczególnie zasłużyli się mieszkańcom ziemi włoszczowskiej. To tutaj były bardzo rozwinięte struktury Armii Krajowej, dlatego corocznie odbywają się tutaj uroczystości. W tym roku w sposób szczególny chcemy uczcić tych, którzy oddawali często życie i zdrowie dla dobra naszej ojczyzny. Po mszy świętej na placu przed kościołem zgromadzili się wszyscy uczestnicy uroczystości, gdzie przed pomnikiem Stefana Rowleckiego Ogrota i Leopolda Okulickiego Niedźwiadka miała miejsce dalsza część wydarzenia. Asystę honorową podczas wydarzenia zapewnili żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Wśród uczestników byli również uczniowie, harcerze poczty sztandarowej i reprezentanci instytucji z terenu powiatu. Zapowiada się uroczystość na miarę tej, która odbyła się w 2009 roku, w której uczestniczył świętej pamięci Przemysław Gosiewski, powiedział poseł Bartłomiej Dorywalski. Moi drodzy, dziś wyjątkowe uroczystości. Wspominamy oczywiście wszystkich żołnierzy Armii Krajowej. Jak możemy zauważyć, jest nas już tutaj sporo i żołnierze, i poczty sztandarowe. Powiem wprost, zapowiada się uroczystość na miano tej, którą widzieliśmy w 2009 roku, a przypomnę, że wówczas tutaj gościł i świętej pamięci Przemysław Gosiewski i defiladę prowadził generał Tadeusz Buk, generał wojsk lądowych i oczywiście był też generał Stanisław Komornicki, członek kapituły orderu Virtuti Militari. Ci wszyscy zginęli w katastrofie smoleńskiej, ale pamiętajmy o jednym, że dopóty pamięć o wszystkich zmarłych trwa, dopóki my tutaj jesteśmy, uczestniczymy w tych wszystkich uroczystościach, wspominamy, pamiętamy, zapalamy symboliczny znicz. Ważnym punktem uroczystości był apel pamięci, który odczytał rocznik Andrzej Pietrykowski, oficer Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Kombatanci, mieszkańcy Włoszczowy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś przed pomnikiem komendantów Armii Krajowej, generała Stefana Roweckiego, Grota i generała Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka, aby oddać cześć synom ziemi włoszczowskiej, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.
Pochylamy głowy w skupieniu i w zadumie, składając hołd bohaterom, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli ofiarę najwyższą, własne życie. Wzywam żołnierzy, którzy w 1939 roku walczyli z hitlerowskim i sowieckim najeźdcą, dając przykład męstwa i wierności żołnierskiej przysiędze. Wołam żołnierzy Służby Zwycięzców Polsce i Związku Walki Zbrojnej, którzy jako pierwsi podjęli trud organizacji konspiracyjnej armii oraz walki z najeźdźcami, często płacąc za to najwyższą cenę. Stańcie do apelu! W trakcie uroczystości przed pomnikiem przy kościele głos zabrał Paweł Ameryk, historyk, pierwszy burmistrz Włoszczowy, który powiedział m.in., że nasza ziemia włoszczowska jest usiana pomnikami dotyczącymi różnych wydarzeń historycznych, szczególnie II wojny światowej. Proszę Państwa, stoimy przed pomnikiem dwóch wielkich Polaków, dwóch tragicznych postaci, którzy zginęli męczeńską śmiercią. Pierwszy, Rowecki, był pierwszym komendantem Armii Krajowej, wcześniej ZWZ. I Okulicki, drugi, nasz bohater, był ostatnim. Ostatnim, który tuż przed samym zakończeniem wojny odwiedził naszą okolicę, konkretnie Pękowiec. Pomnik jest wyrazem pamięci i oddania czci. Nasza ziemia włoszczowska jest usiana pomnikami dotyczącymi różnych wydarzeń historycznych, szczególnie II wojny światowej. W powiecie włoszczowskim jest ponad 20 takich pomników upamiętniających różne rzeczy, nie licząc tablic i nekropolii w miejscowościach Kurzelów, Konieczno, Włoszczowa, ludzi pomordowanych przez Niemców. Stałym punktem obchodów jest zawsze złożenie kwiatu i wieńce przed pomnikiem. Wśród składających był pułkownik Zbigniew Zieliński, w asyście harcerskiej poseł Bartłomiej Dorwalski, przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciele samorządów, szkół i różnych instytucji z terenu powiatu włoszczowskiego. Niepodległość jest tym, co można utracić, dlaczego staramy się kultywować pamięć w kontekście sytuacji międzynarodowej, powiedział poseł Bartłomiej Dorwalski. My tutaj, przybywając na te uroczystości, pamiętamy o tym, że niepodległość jest tym, czym możemy ją po prostu utracić, dlatego też staramy się kultywować tą pamięć w kontekście sytuacji międzynarodowej, w kontekście tego, co oczywiście widzimy, dzieje się na Ukrainie, trwa wojna, więc z pewnością należy pamiętać o tym, żeby cały czas się zbroić, żeby być silnym, żeby odstraszać, niestety w takim znaczeniu powiem, naszych wrogów, naszych przeciwników. Dla uczczenia żołnierzy 27 i 74 Pułku Piechoty Armii Krajowej żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oddali salwę honorową. Orkiestra Tęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu odegrała pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Thank you.
Tuż po odegraniu pieśni Rafał Żelichowski, który mocno wspomógł uroczystości poprzez udostępnienie nagłośnienia przy pomniku i zapewnił flagi Armii Krajowej, wzniósł tradycyjnie okrzyk, który też podjęli narodowcy z Włoszczowy, trzymając odpalone raca. Polscy sztandarowe, spocznij, kompania honorowa, bądź. To dobrze, że wspominamy bohaterów, którzy oddawali za nas życie, poświęcali największą wartość, powiedział Grzegorz Ciubek, burmistrz Włoszczowy. Tak, Włoszczowa, powiat włoszczowski, gmina Włoszczowa to szczególne miejsce na mapie naszej ojczyzny. To właśnie tutaj rodziła się kolebka Armii Krajowej. Ale tak naprawdę niejednokrotnie podkreślam, że droga do naszej wolności właśnie prowadziła przez nasz region, czego upamiętnienie najlepiej są. Najlepszym są kapliczki, pomniki w dzisiejszych czasach. To dobrze, że wspominamy tych bohaterów, którzy oddawali za nas życie, poświęcali największą wartość. Powinniśmy pamiętać, wspominać, bo do kiedy będziemy pamiętać, to na pewno będzie głęboko tkwił nas ten patriotyzm. Kiedy mówimy Armia Krajowa, to na pewno równe jest to ze słowem patriotyzm. Dalszą częścią uroczystości był piknik, który odbył się na placu Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. Tam też można było zobaczyć stoiska żołnierzy wojsk terytorialnych, Policji, Straży Pożarnej, czy też współorganizatora wydarzenia Fundacji Stefana Rudbińskiego z Kielc. Gościem w specjalnym pikniku był Norbert Smoła-Smoliński, muzyk, kompozytor i wokalista, znany m.in. z repertuaru patriotycznego. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano tobie. Mówiono, że jesteś święta. Mówiono, że leżysz w grobie. Gdy we śnie cyklon westnuje się, na bezdechu zaklinam czas. Helen Ford skrzypi wód, oczy zimne jak lód, w dłoni pejcz, co skórę tnie. Boję się, spuszczam wzrok, a on bliska o krok, patrzy jakby nie widział mnie. Podczas pikniku można było też spotkać reprezentantów Stowarzyszenia Pamięć Zasłużonym z Konina, których głównym działaniem jest rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-89. Z powodu małego problemu technicznego niestety nie udało się nagrać dźwięku podczas wywiadu, dlatego też relacjonując wypowiedź osób, które widzą Państwo na ekranie, poszukują oni dzieci, ludzi walczących o wolność z reżimem komunistycznym, chcą upamiętnić lokalnych bohaterów i patriotów, tych mniej znanych, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolnością. Jeżeli znasz kogoś takiego, komu należy się rekompensata, warto go do nich zgłosić. Niestety w kwestii wypowiedzi pana starosty również, jak w przypadku wspomnianego stowarzyszenia, dźwięk się nie nagrał. Pan starosta Dariusz Czachowski mówił m.in. o tym, iż podtrzymując pamięć o bohaterach, należy zadbać też o ducha, a stąd też zorganizowany piknik właśnie na placu Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. Obchody poświęcone pamięci żołnierzy Armii Krajowej odbywały się pod honorowym patronatem posła na Sejm Rzeczypospolitej Bartłomieja Dorwalskiego.